Poprzednio w Hardline. Policja! Trzymaj się! Czemu nie sprawdziłeś drzwi? Zająłem się aresztowaniem. To ty miałeś mieć oko na pokój. Ruchy, ruchy! Jest mój! Pogarszasz swoją sytuację! Musimy go unieruchomić. Masz prawo zachować milczenie. Czterech podejrzanych nie żyje, a jeden przebywa w areszcie po dramatycznym nalocie policji na hotel Fowertown. W tym tygodniu to już czwarta bitwa wojny narkotykowej w Miami. Poprosiliśmy o komentarz kapitana Juliana Dowsa. Dochodzenie wciąż trwa. Bez komentarza, sir? Powiedziałem, że trwa dochodzenie. To chyba jest komentarz. Inaczej powiedziałbym bez komentarza. Gdzie się wszyscy podzieli? Na wojnie narkotykowej. Było w telewizji. Jak w latach 80. Trzeba się będzie wbić w białą marynarkę z poduszkami. Koniecznie z różowym t-shirtem. Tymczasem lądujesz w sekcji specjalnej. Detektywi Mendoza i Dao, proszę do biura. Wy dwoje się znacie? W sumie. To się poznajcie, jesteście partnerami, siadać. Detektywie, dziś udało się panu przejąć kilkanaście kilo kokainy. Gratuluję. Więc proszę mi wyjaśnić, czemu koka jest znakowana? Znaki wytwórcy potwierdzają, że towar jest wprost ze źródła. Właśnie. Pańska koka miała oznaczenie, którego dotąd nie widzieliśmy. A zatrzymany dealer twierdzi, że otrzymał ją od Tysona Latchforda, z którym detektyw Dao miała trochę do czynienia. Proszę go tu ściągnąć na pogawędkę. Szefie, poprzednia akcja Mendozy w terenie bez urazy zakończyła się chujowo. Na pewno. Bez problemu się dogadacie. Odmaszerować. Żeby nie było, to Stoddard kierował akcją w tym pokoju hotelowym. Z pewnością. Ale wykręty nic tu nie dadzą. To nie wykręt, tylko kontekst. To może opowiesz mi o Tysonie Latchfordzie? Jego koka jest dla nadzianych gości. A ci, których przymknąłeś, to nie jest liga Tysona. Co najwyżej sypnie kolegom trochę darmowego towaru od święta. To znajdźmy któregoś. Czytasz mi w myślach, detektywie. Hej, uważaj dziś na siebie. Wojna z narkotykami to nie żarty. Nie musisz mi mówić. Przez ostatnie pół roku straciłem dwóch przyjaciół. Z patrolu. Tak, słyszałam. Przykro mi. Mnie też. W Miami wszystko się zjebało. Ale to też taka nasza praca, nie? Odkręcać to, co się zjebało. Stoddard to właśnie o tobie mówił. Że niby co? Że uwielbiasz pracę gliniarza. Proszę pana, pani władzo! Hej, hej! Ma pan brudną szybę! Ach, Chryste, to... Weź nie pryskaj na szybę. Hej! Spoko, spoko. No może tak, może odpalicie mi $5. Dobrze? Wiem. Jestem po prostu takim, jak to szło, kapitalistą. Sorry, ale nie. Jestem na służbie. Okej. Dobra, niech pan strzeże lokalnej społeczności! Tupek! Wiesz, wychowałem się niedaleko stąd. Serio? Od zera do milionera, tak? Niech zgadnę. Pochodzisz z South Beach. Nie, coś ty. Z Los Angeles, hrabstwo Orange. A, więc od milionera do zera. Tak, coś w tym stylu. Co tu się dzieje? To pewnie obława na dealerów. Hej, nie zgadzam się na żadne przeszukanie! Mam uzasadnione podejrzenia, niepotrzebna mi twoja zgoda. Hej, Guzman, co się dzieje? To nasz stary przyjaciel Hux. Złapałem go z bagażnikiem wypchanym hotshotem, nie ruszaj się! Hux, gdzie twój kumpel Tap? Nie mam żadnego pojęcia. Szukacie Tapa? Tak, widziałeś go? Nie. Ale widziałem jego zioma Briggsa. Szwendał się z ekipą Tapa na 12 ulicy. Dzięki, Guzman. Bardzo pomogłeś. Dobrze poszło, detektywie. Chyba mać! Otwórz mi! To jest mój dom! Nic nie poradzę, żona do mnie pisze. Więc wychowałeś się w Miami, ale się tu nie urodziłeś, prawda? Nie. Jestem z Hawany. Naprawdę? Jak się stamtąd wydostałeś? Z matką. To twarda babka. A co z ojcem? Nie mam pojęcia.
Nie widziałem go chyba od 20 lat. Chcieliśmy spierdolić jak najdalej od niego. Wciąż mieszka na Kubie? Jeśli miałbym zgadywać, to pewnie już nie żyje. Co mnie w sumie urządza? Brzmi jak prawdziwy dżentelmen. Ta, coś w ten deseń. Wydupki cofnęły mój zakaz sądowy. Bo nie miałam dowodu świadczenia usługi. Znaczy, skąd mam wytrzasnąć dowód, jak nie wiem, gdzie ten... Kurwa! Pierdol! Hej, chwilę, zwolnij. Okej. Przepraszam, coś się stało? Zamknięcie, kurwa, nie pasuje. No to powodzenia. Pierdol się! Mam wezwać wsparcie Mendoza? Ta. Centrala powinna przysłać antyterrorystów. Chodź, jak wbijemy się tam radiowozem, zrobi się nieciekawie. Tu trzynastka, opuszczamy pojazd. Władze odizolowały slumsy, więc jest tylko jedno wyjście. Co tylko dodatkowo wkurwiło mieszkańców. Koleś, którego szukamy, zwykle kręci się w tej okolicy. Tak, ale dawno tu nie byłem. Pójdę za tobą. Kurka, nieciasne trochę te spodnie, panie oficer. Tomas, nie chcę ci przeglądać kieszeni, i tak wiem, co tam znajdę. Na to wygląda. Ruben, uspokój może kolegę, a to zapadnij do tego. Nie mam torby. Żadnej, a jest tak nowe. Uwaga! Stary, jest burza. Ostrożnie, Mendoza. On jest nieprzewidywalny. Idź przodem. Mnie już zna. No więc, ja chuj na to kładę, bo i tak damy radę. I chuj! Stać! Czego wy chcecie? Policja Miami. Mamy kilka pytań. Pani detektyw, co to za jeden? To mój nowy partner, Briggs. Przyszliśmy pobawić się w dwóch złych gliniarzy. A twój koleżka Tab, to gdzie biega? Weź pierdalaj, co? Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Za obrączkuj go, Nick. Gadaj, gdzie Tab, to sobie pójdziemy. Służyć i chronić. Taki chuj. Siedzi dzisiaj na kanapie, okej? Okay? To właśnie chciałam usłyszeć. Chodźmy, Mendoza. Nie może ci to uchodzić na sucho cały czas. Znam swoje prawa! I co, chcesz go tak zostawić? To na pewno rozsądne? Nie, ale za to mam pewność, że w zeszłym roku próbował zdjąć tajniaka. Chuj z nim. Chodź, kanapa ta jest w Arkolator. Pośpieszmy się. Nie wiadomo, do kiedy tam będzie. Dawaj, tędy. Dochnij się.